witam wszystkich z Bronowa. Zaczynamy rajza pętlą Tour de Silesia Family. Ja objechałem na pętlę. Jak widzicie na Lynchlandze, albo nie widzicie, jest urządzenie Garmin. Jechałem do Międzyrzecza, sztajfa. Garmin mi pokazuje ta sztajfa, jakie nachylenie, jaki wysokość i ile do końca tej sztajfy. I pozycja wzniosła, to nie wiem co to jest. Ale dzisiaj pogoda, można powiedzieć, pasuje na takie rajzowanie. No i mamy fajny widoczek. Wygrabowice mi pokazuje. Ja, tu jest najbardziej widokowo chyba ta część Tour de Silesia. Wstępne prognozy są dobre, ale one jeszcze mogą się zmienić. Słuchajcie, odpaliłem mobilnioka, zrobić fota i komunikat mi był taki, że Roxana Węgiel odsłoniła piersi na ulicy, także chyba komuś się coś i festam wśród tych dziennikarzy mocno pod deklem kotłuje, fyrlo wręcz. Ja, no to stanęłem na chwilę we Bielowicku. No wieje, no mi się wieje. Moment, tutaj taki oto widoczek na Łysochora, między innymi Jaworowy, Czantoria, Mało Czantoria i tak dalej. No wieje, ekspresówka S52. A tutaj będzie za tydzień walka na śmierć i życie. Może powiedziałem to w trochę ciulowatym miejscu, bo tam jest to miejsce, kaj tych mafiozów chycili, kaj te morderstwo było. Już o tym godął. Jak kto chce znać bardziej szczegóły, to nie chce, poczyta w internecie, morderstwo w Bielowicku, mafia i tak dalej. A ja odcisnę dalej. Jak na razie to urządzenie spisuje się wręcz bardzo dobrze. Szymanowskie zandały też. Na 20 km. Oczywiście ja nie jadę z Godowa. Sam genał pojadymy z Godowa na Tour de Silesia. To będzie trochę taka abstrakcja, że ja tam będę musiał prawdopodobnie autem dojechać. A trasa Tour de Silesia wiedzie 2 km od mojej chałupy. Troszkę taki absurd będzie, no ale takie są reguły gry. Tak to ma wyglądać. A Garmin jak na razie spisuje się bardzo dobrze. Za chwilę będziemy skręcać w lewo. Jest tu sztajfa.
widzę, to nie musi tego filmu oglądać, bo ta sama trasa już była. Garmin informuje o zakręcie, o skrzyżowaniu, że skręcimy w lewo. Jeśli kto chce, recenzja tego urządzenia, to nie umie. Ja nie robię czegoś takiego. Nie robię, bo po prostu się na tym nie znam. Na tych wszystkich komputerkach mnie to poustawiali, a jak to ma być. A jak kto chce recenzja, to powiem tak, że komentarz niejakiego szajbajka tutaj mnie trochę wspomógł. Także tyle w temacie. Jedzie jakiś gościu po pierwszeństwie. No z takimi typami będę się musiał na TDS zmierzyć. Ale to są ludzie, którzy bardziej dbają o cyferki. O kurde, ale tu musiało loć. Pieronie. Co tu się robiło? A, popami kopywali, bo sam zalało droga. No, z takimi typami się będę musiał zmierzyć. Nie wiem, po kogo pioruna oni te światła świecą. Przecież jest dobra widoczność. A wiadomo, że szofer też ślepy nie ma. Chociaż co nie kierzę, to może i ja. No i teraz przejeżdżamy już w Ochabach przez most na Wiśle. I potem będzie zaraz droga krajowa 81. Ja pokażemy tak szeroko. Co ja widać. I mamy przymusowy postój. I Garmin się wyłączył, znaczy się zatrzymuje ślad. To jest dobrym rozwiązaniem moim zdaniem. I jak ja ruszę, to on też ruszy. Także czekamy. Jak na razie fajnie się to sprawdza. Zobaczymy, czy ślad z Garmina będzie się genau pokrywał ze śladem z Mobiloka. Jedziemy. Garmin się już uruchomił, a więc spoko to działo nawet. Wiadomo, że też się nie ma co 100% na tym wzorować, bo no, czasami nie będzie zasięgu i będzie dupa, nie? Zwłaszcza w górach. Ale na pewno będzie to oszczędność baterii Mobiloka, bo nawigacja w Mobiloku strasznie żre bateria. Tak więc niby ten Garmin ma działać 20 godzin. Zobaczymy. Będziemy kręcić. Ja tu ostatnio pomylił drogę, ale już jest. Doczekać, aż on przejedzie. Nie będziemy się ciść pod kółka. Przepuszczam. Super. No jest piękne zachowanie, ale też trzeba mieć ograniczoną zasadę zaufania. Można powiedzieć, to był rowerzysta za kierownicą. Jeżdżę w Dębowcu. Pozdrawiamy Pawła C, youtubera. On tu mieszka. Jest tyżnia sylankowo i na ulicy, ale ja tu nie stoję.
dali mi tam się wścig, ale idziemy rano. W ciągu 2 godzin to zrobił, czyli dobrze jest. Jak na razie. To jeżdżę w szwarzlach. Nie, w Kończycach Wielki, co ja mówię. Kończyce Wielki. No mu tam ta tank 4 lata pisze rafineria Czechowice. A rafinerię już dawno nie ma, a tank 4 jeszcze jest. Rafineria Czechowice. Racer. Ale nie jest to wumyć z tym. O, widzę już gminy z dziećma robić. No, będę dzisiaj bliska już. Zresztą za tydzień też. Bo będzie genau ta sama trasa. To witam już ze Brzydowic. Moja siostra dzisiaj czuje w robocie, ale ja tam się nie będę zatrzymywał, nikaj. Bo jak jest w robocie, to musi pracować, nie? Sprawdzimy, czy auto stoi. Oczywiście nie będę go pokazywał. Nie wiem, że ja tu dzisiaj jadę. Ale ja się nie zatrzymuję, bo postój robię dopiero w sklepie. Tam będzie kofola. Minimum czeskich korun, więc zobaczymy, czy trzeba będzie wymieniać. Nie, mam czeski koruny ze sobą, bo... Bo za chwilę wjadę mnie przeszedł. Ja i Gienał wjechały na teren Czeskiej Republiki. Piotrowice po naszej. Tu jest Gienał sklep. Czyli po trawinie. Tu jest kofura. Dobry. Do widzenia. Jezu, kofola, super. Znali, że jest na terenie Czeskiej Republiki. Daję dobrą wiadomość, bo wyda się na zachód za niedługo.
raczej na wschód. No tu jest wiatr, bo wiatr jest od zachodu. I wjeżdżamy już dalej do Polski. A więc tyle Czechów na dziś. Więcej nie być. Ja Garmin pokazuje. Nie jestem w Polsce. Ale dalej na Śląsku. My są cały czas na Śląsku. Ja ginał żelazny szlak rowerowy. Jestem w Gołkowicach. Skąd pochodzi Marian Więdziel? Ale i Franciszek Brzoza z kanału Na Kole po Śląsku, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Ja pieniało. Tutaj się będzie trudno się zaczynać. Nie w pasie. Jada tu dalej. To nie jest po prostu jakiego. Mi zdarza, ludziska chyba wpadli na ten sam pomysł co ja, żeby się objechać trasa, bo tu normalnie tyle aut nie ma, wszyscy są praktycznie z tymi kolorskimi Gepel Trygrami, więc oni dopiero tutaj pewnie zaczęli, a ja już mam 67 kilosów przejechane i co? I startujemy dalej o pół do, czyli jeszcze jakieś 40 sekund, a za tydzień o pół do 9 w 7 grupie startowej, że jest na ostatnim miejscu, więc pewnie też ostatni przyjada. Więc cisnymy jeszcze 15 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cisnemy. Sześćdziesiąt 7 km przejechane, czyli 33. Trzeba zrobić jeszcze. 13:30. My jadymy tu, w prawo. Teraz Kajś tam na żelazny szlak nas powiedzie. Ale pamiętajcie, był plan, żeby ja też tu dzisiaj autem przyjechał i stąd startował, co byłoby bardziej optymalne, ale też nieopłacalne za bardzo, bo w sensie paliwa i takich roztomajtych rzeczy. No ale za tydzień niestety będę musiał tak zrobić prawdopodobnie. Oby nie lało. Taka pogoda jak teraz jest zupełnie wstydnie. Tak się dziwnie na mnie patrzą. Dziwają, że ja w tych sandałach. Się tu nie myślę. Gdzie nas policję trzymać, ale... Nie będzie takiej sytuacji, że jego nasza policja będzie po prostu robiła.
No i co? I tak za 3 godziny to bym chciał być już w Bronowie. Fajnie by było. A więc to tak by się poczuć, jakby prawie startował. Powiem wam, że do żadnego rajdu, żadnej rajdy, że się tak nie przygotowywał. Ale zależy mi na tym pieruńsku. W końcu to nasz śląski Tour de Silesia. I środkówka. Jej końcowy bieg w zasadzie, bo ona wlatuje w tej dół. Niedaleko. Tam. Jak żelazny szlak. Na terenie Jastrzębia. 130 metrów i będziemy skręcać w prawo. Żelazny szlak rowerowy. Ale co się mi tu pokazuje, że jak? Co tu się pochwaliło? Co to tutaj jest? Jeśli się to tam było, ale ciśniemy. No to jestem w Bziu, w Jastrzębie Bzie. No tam na tym żelaznym szlaku się trochę tym Darmin tam ciulnił, ale udało się wyjechać. Nie ma źle, teraz dobrze wszystko funkcjonuje. No się mroczy za mną. Żeby mi je nie ciulnęło, ale z nieba. Daj mu moje ostrzeżenie, że je łoscy skręci. Dobrze, to jest to niebezpieczne. Czerwono się świeci. Puska się mi nie podobają. Nie widzicie tego, ale czorno tam od strony żor strasznie. W sumie jeśli chodzi o dół, to mi tam za bardzo nie przyleje, bo mu są gołe nogi. Zandały mają takie właściwość, że woda się wleje i wyleje, nie? To jest właśnie i dodatkowy plus. Mowa sztajfa. No, ja już jadę w stronę Zbytkowa, ale zobaczcie, co tutaj się odbywa. Nie dobrze. Niedaleko mnie. Co? Trzeba pitać do sumienia. Mijam Zbytków, zaś DK81, tak Garmin informuje, cisniemy, Garmin
działo na pilota, tam te światła. Ale trzeba dać pozór. Tu lubią poszaleć na tej drodze. Strumienia 3 km, ale do rynku chyba. No cóż, wygląda na to, że na tym ostatnim etapie będziemy mieć kąpiel. Będziemy się za chwilę kąpać. Ale było zapowiadane właśnie, że w okolicach godziny 15 coś im się będzie działo. Raptem dopadło nas to chmursko. Nie wiem, czy nie zrobimy przerwy, bo się fest śmi. To my już w Brunowa, a więc pętla zaliczono, Tour de Silesii. Dopiero nie. Pętla Tour de Silesii zaliczono. Niestety ciulnęło do fest. Ale jak widzicie, jadymy. Nie zatrzymałem się, jada dali. I w zasadzie już tylko metry dzielą mnie od tego, żeby ta próba zaliczyć do bardzo udanych. Słuchajcie, 5 godzin 36 minut. Na teraz, no jeszcze jakieś 5 minut, czyli 5 godzin 40 minut. To jest dobry czas, czyli wieje optymizmem. Wieje optymizmem i to fest. No to także mamy pętla 100 km zaliczoną. Możemy jeszcze jakaś przejechać. Garmin spisał się naprawdę dobrze. Poza tym na żelaznym szlaku, ale tak to było całkiem spoko. Fantastyczna sprawa. Jest optymizm. I fajrand. Strasza. Przejeżdżamy przez centrum Ligoty. No tutaj był odpust. Ta jakra mi musi trochę wyschnąć. Najlepiej mi wyschnie, jak po prostu będę ją mieć obleczone. No i słuchajcie, mamy teraz godzina 16. A więc już mam po Tour de Silesii. Ale naprawdę wieje optymizmem, bardzo wieje optymizmem. Ponad godzina zapasu, to jest dobrze. Tym, że trzeba pamiętać, że ja będę startować w Godowie. I ta trasa, którą żeś robił dzisiaj w tym drugim etapie, od Godowa do Chałupy, to będzie pierwszy etap. A więc to, co żeś jechał tam na samym początku, no to właśnie będzie ten drugi etap, czyli pierwszy etap będzie łatwiejszy od drugiego, niestety. Kurde, może jakiegoś kesza dzisiaj znajdziemy jeszcze. Raczej w sandałach po krzokach to nie ma co łazić. Tym bardziej, że jest podobno wpierony w mil.
Garmina mi zażarło 30% na 100 km. Słuchajcie, to jest naprawdę dobrze. Teraz też mam załączony, ale w trybie uśpienia. No bo nie mam żadnej nawigacji już załączonej. No, teraz to już jadę tak rekreacyjnie, tak przed siebie, do zabicia czasu. I myślę, że tak ze 4 godziny może pojeżdżę, a może nawet mniej. Nie, to dzisiaj by się dało nawet przejechać na ten medal edycji zdalnej. Setka już mam. Tendencje są jeszcze, żeby co najmniej z 25 przejechać. Także naprawdę grubo. Troszkę mnie kolano w prawej nodze pobolało. Odpierunie, jakieś wiadomości mi tu przychodzą. Mućki się pasą. Dobrze, niech się pasą. No to już są Czechowice Dziedzice, Dolina Potoku Czechowickiego. Kesza tutaj niestety nie ma. Kajsi się wściekł, nie znaleziony zaś, jednego zamurowali. I zobaczcie, jaka pogoda się zaś zrobiła. Zaś wyszło słońce i zaś jest fajnie. Nie pozostaje nic innego, jak tylko jeszcze porajdować. Mimo tego, że już ponad 100 km mamy zrobione. Gdy w lasach było tak sucho, to ja bym się do lasu przejechał. Ale muszę dać pozór, bo są pierunowe żmije ponoć. Nasienie ponoć, bo jechałem ostatnio autem koło naszego lasu i była już jedna rozjechana żmija, tak to na pół metra długo fest. Także naprawdę trzeba dać pozór, a w sandałach to raczej do lasu włazić, no to niestety nie pasuje bardzo. Będzie ryzyko pierunowe, będzie nieodpowiedzialność. Ale powiem szczerze, że te zandały się sprawdziły. Garmin się sprawdził. Też obydwa przeszły test i chrzest od razu. Jeszcze muszę ta jachla ściepać, ale ona jeszcze jest troszkę wilgotna. No ale się piękna pogoda teraz robiła. Ja bym to wjechał jak tego Czałkowic w Zdroju. Zdrowiska. Aut bieguny. Zakaz zatrzymywania się. A tu proszę. Same auta. Wiele tu się teraz mandatów po sobie.
niby uzdrowisko, ale spalinami od autku w Urniafę. Moim zdaniem tej autki w ogóle nie powinno być. Nic dodać, nic ująć. Sama jeziora Goczałkowickiego. Niedziela po południu, piękna pogoda i nawał ludzi. Widać kominy w Dziećmorowicach i pomyśleć, że ja tam był. Dzisiaj. Temu właśnie jeżdża w brelach. Ale to niepokojące tutaj. Człowiek zastanowi, co się z tym naszym społeczeństwem tu robiło. Wiecie, praktycznie każdy człowiek, co siedział na ławce, z mobilok w rynku. No, nie wiem, co tak ciekawe w tym mobiloku jest, że trzeba go tak oglądać. Poza tym ludzie czasami łażą z tymi mobilkami. Oglądają te głupkowate filmy. Że tak, to nic nie wnoszą, tylko robią z ludzi idiotów. No a tym samym też napędzają kasę takim, że umiem się to kręcić. Także ja na szczęście takich rzeczy nie oglądam, a jeżeli oglądam, to takie kanały jak Na Kole po Śląsku, jak Trochu Roweru, jak Gustaw Weizlok, jak Beskidy Rowerem, jak Gravelowe Opowieści i tak dalej. Czy Żądnego Przygód też, Urbeksy. Też lubię oglądać. Ale nie, żeby łazić z mobilokiem non-stop. No nie w moim stylu. Jeszcze lubię oglądać pana Warzyczka z Rybnika. Ale przeważnie, jeśli chodzi o oglądanie takich filmów, to u mnie lepszy jest komputer. Większy ekran lepiej się ogląda. A oczywiście najlepiej to jest właśnie robić to, co ja teraz robię. Czyli być aktywnym, jechać na rajda i podziwiać takie krajobrazy. Nie siedzieć w domu, tylko rajdować. Być aktywnym. Nie tylko biorąc się od domu. Tak, słuchajcie, zapomniałem wam powiedzieć o czymś ważnym. Przed chwilą po tych płytach, które jechał, wczoraj przejeżdżała tam Wisła 1200. I mój za maraton z Wisły do Gdańska. Oni nadal są w trasie, ale już tam jakaś Małopolska, Mazowsze, tamte tereny. Jadą gdzie na wzdłuż Wisły. I ponoć, że Mamba też jechała. O, Mamba on the bike. Też kanał na YouTubie. Wiecie, prowadzi to kobita. W ogóle to jest rzadkość taka, żeby kobita sama jeździła na rajzy. Nie wiem czemu to tak wynikło. Może
Może kobiety mają mniej czasu. Możliwe, że kobiety mają mniej czasu i po prostu nie dają rady jeździć. Chłopie się więcej lenią, to dają rady, nie? Ale szacun do wszystkich kobiet, co jeżdżą na rajdzie. Naprawdę jesteście wielkie. Grzech już dotarł do swoich posiadłości. Tak więc było fajnie, fajno rajza. W dwóch etapach. Pierwsze to tu do Silesia, a drugi to po okolicy. Ale naprawdę dzisiaj fantastycznie było. Prysznic też był, ale nie było źle. Grzech jest sobie. Zandały się przydały i się zrymowały. Garmin też dobrze. A więc będziemy tak jeździć, nie w żadnych szczelinach. Tutaj łapy się pocą, śmierdzą. Najlepsze zandały, bo woda się wleje i wyleje. Tym cieszę i do zawsze.